Pola Nadziei to kampania, której celem jest pozyskanie pieniędzy na rzecz opieki nad osobami ciężko chorymi i ich rodzinami, szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na potrzeby osób cierpiących. W całej Polsce, w tym w Koszalinie, trwają przygotowania do wiosennej odsłony tej akcji. Można powiedzieć, że jest to inauguracja akcji Pola Nadziei przy firmie, ponieważ jest to firma, która pierwsza zgłosiła się jako instytucja, jako przedsiębiorstwo, bo wszystkie inne akcje Pola Nadziei odbywały się zazwyczaj przy placówkach oświatowych. To jest bardzo ważne wydarzenie, szczególnie, że inicjatywa jest po stronie moich pracowników, więc jestem po prostu dumna i zadowolona, że tak zaangażowanych mam pracowników. W sadzeniu cebulek żonkili wzięli udział nie tylko pracownicy firmy, ale także wolontariusze koła Caritas działającego w szkole podstawowej numer 3. Żonkil to jest symbol kruchości życia człowieka, a kolor żółty, jaką właśnie mają żonkile, to jest symbol nadziei, jak sama nazwa wskazuje. Uczniowie szkoły podstawowej numer 3 nie tylko biorą czynny udział w akcji Pola Nadziei, ale także w inny sposób wspierają koszalińskie hospicjum. Piczemy i sprzedajemy ciasta przed kościołem pod wezwaniem świętego Wojciecha. Robimy palmy i sprzedajemy. Hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego tradycyjnie wesprzeć będzie można także w Dzień Wszystkich Świętych, kiedy to wolontariusze stowarzyszenia kwestować będą na cmentarzu w Koszalinie oraz w sąsiednich miejscowościach.